Halo, halo. Dziś opowiem trochę o prawdopodobnym końcu kuzyna Cyborg. Od razu zaznaczę, że nie jestem ani dobrze doinformowany i mam mniej IQ niż Hilka z Twitter, ale zawsze mogę spróbować. Materiał o tym nagrał też prowadzący Wiadomości Cyborga, którego nie do końca da się zrozumieć, ale i tak tam zapraszam. Przejdźmy do rzeczy. Kuzyn Cyborg dostał 3 strajki prawdopodobnie od Jodły, który jest oryginalnym twórcą postaci Kapcia Rajtuza. Nie zamierzam się wypowiadać, czy było to dobre posunięcie z jego strony, czy nie. W każdym razie, jeżeli kuzyn Cyborg nie odwoła się od tego w ciągu 7 dni, jego konto zostanie usunięte. Ja bym się z nim żegnał. Ale nic nie wiadomo, los jest przewrotny. Ja osobiście mam nadzieję, że kuzyn z nami zostanie, chociaż popełnił kilka błędów, nie można go krytycznie za nie sądzić. To chyba tyle. Adios.